Cześć. Dzisiaj mamy taką kotłownię. Co, jak połączyć, co warto wybrać, na co zwrócić uwagę, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Takie moje spostrzeżenia, które na pewno przydadzą się większości z użytkowników. Czyli pokażę Wam, co w dzisiejszym odcinku będzie, a potem będzie tłumaczenie po co, dlaczego, żebyście zrozumieli, czym tkwi sekret całej hydrauliki. Te filmy na pewno pomogą przy bardzo dobrze wykonanych pompach ciepła. To troszeczkę sekreciku będzie dla Was, co jak powinno być zrobione, jak wykonane. Zaczniemy od śrubunków, potem filtr magnetyczny, będzie cyrkulacja, będzie pompka obiegowa, no, będzie bufor, będzie zbiornik wody użytkowej, no, dużo rzeczy będzie, więc jeżeli film Ci się spodoba, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk. No i jak to się mówi, chyba nie wiem, czy będzie widać, o, to są efekty, jak się nie zastosuje rękawiczek podczas grzewania, dlatego pokażę Wam, co dzisiaj będzie w temacie. Na pewno będzie pojedynek pomiędzy śrubunkiem z uszczelką, a bez uszczelki. Będzie, moi drodzy, taki filtr magnetyczny. Będzie taka tutaj pompka, takie jakieś składki, dlaczego, co, jak, cyrkulacja, podłączenie, usuwanie ocynków, woda ciepła, zimna, cyrkulacja ciepła, zimna, centralne. Tutaj taka jednostka, pokażę Wam później jakieś tam bebechy. Dlatego troszeczkę tego będzie. Będzie może trochę dłuższy, krótszy film, ale taki sensowny, konkretny dla ludzi, którzy dlaczego, po co się stosuje i dlaczego tak, a nie inaczej. Będą takie różne formaty, które pozwolą Wam zrozumieć to wszystko. A dlaczego to tak, a czemu to nie. Mi się wydaje, że przyda się Wam taki film. Ale na początek śrubunki. Dobrze, moi drodzy. Mój punkt widzenia od iluś tam instalacji wychodzi taki prosty, oczywisty. Montowałem klasyczny, taki bez uszczelnienia, bez gumki. I mogę powiedzieć tu i owdzie. Na tych często gęsto zdarza się przeciek, poci się przy ciśnieniu, kurczę, rzędu 2,5 bara, 3 bara, już zaczyna się problem. W tych nie. Jeżeli dobrze jest wykonane, dobrze jest tutaj wyfrezowane i wszystko zrobione tak jak trzeba, jest tutaj taka powierzchnia odpowiednia, to jest znacznie lepsze z mojego punktu widzenia, niżeli to. Można tu zastosować pastę uszczelniającą, ona doszczelni dodatkowo, ale trzeba o tym pamiętać, więc wtedy mamy porównywalne, tak jakbyśmy mieli uszczelkę tu i tu, ale na to trzeba zwrócić uwagę. No ale wiadomo, to jest na zasadzie, że to ma się z jednym, z drugim po prostu tak skleszczyć, żeby się po prostu połączyło i dało szczelne połączenie. Tu mamy o-ring, który zapewnia nam szczelność, a w tym przypadku mamy po prostu sztukę do sztuki, a tu są bardzo podobne, bo patrzcie, tu się gumeczka dociśnie. Widzieliście, jak się przykleiła? Fajnie się przykleiła. No i to właśnie zapewnia, dlatego porównamy sobie tutaj. Tu jest frez taki sam. Tu tak samo, nie ma dużych rzeczy. Bardzo trzeba zwracać uwagę, żeby nie było jakichś tutaj, nie wiem, żerów, czegokolwiek, żeby nie robić sobie później problemów. Ja od iluś tam instalacji tylko i wyłącznie zawsze biorę śrubunki calowe, cali 1/4 z uszczelką. Wiem, ktoś powie, one są droższe, ale to jest moje takie, można powiedzieć, bezpieczeństwo, że ja nie będę musiał jechać do klienta i mu tam dokręcać, bo coś tam, bo ktoś nie będzie miał do mnie pretensji, że byłeś na robocie i coś źle zrobiłeś, tak? No słuchajcie, albo wybieramy coś, co jest lepsze i mówimy, przedstawiamy po prostu swoje za i przeciw i wtedy już wiadomo, że albo się znasz, albo się nie znasz, tak? Ja to poznaję tak naprawdę, co niektóre tu triki, że dosyć dużo poznałem, dosyć dużo jeszcze poznaję, jeszcze wiele rzeczy jest przede mną, wiele takich rur, instalacji, wszystkiego, różnego rodzaju przeróbek do dokładania czegokolwiek, ale proste spostrzeżenia. Robi się coś względem schematu. Mamy schemat, robimy zgodnie ze schematem. Możemy usprawnić schemat, dodając jakieś dodatkowe elementy, bo uważamy, że lepiej by było w taki inny sposób, ale to musi mieć logiczne potwierdzenie, po co się stosuje to, po co się tamto. My przy pompie ciepła, przy monobloku stosujemy praktycznie już od dłuższego czasu. Z uszczelką dobrze dociskamy, pomimo tego, że tu jeszcze na tym krawędzi tak samo tu będzie doszczelnienie, więc to będzie naprawdę mega dobrze wykonane. To też są dobre śrubunki, ale zawsze mogły być lepsze. No, więc to na tyle, jeżeli chodzi o śrubunki, to jest moje stanowisko. Ktoś może się wypowiedzieć w swoim.
może zajdzie jakieś stanowisko i się powiedzieć, czy taki szczególnek, czy taki. Dobrze, a teraz podejdziemy sobie do kolejnego z elementów, czyli do filtra magnetycznego z pewnymi elementami, które muszą być zamontowane. Majster, proste pytanie. Skrobać czy nie skrobać? Po co w ogóle to się robi? Po co to w ogóle się stosuje? Po co wszyscy hydraulicy radełkują, skrobią i się tym chwalą, że robota po prostu leci? Jak to jest możliwe, żeby robota szła, jak oni tylko siedzą, kręcą pakuły, albo nitki, albo kleje i non-stop tylko biorą i skrobią? Po co to skrobanie? Wypowiedzcie się, moi drodzy. Po co się w ogóle skrobie gwinty, czy kolorowe, czy niekolorowe, czy jakie tam stalowe, czy mosiężne? Po co się to robi, moi drodzy? Proszę o wypowiedź. Moi drodzy, proste pytanie. Pakuła, pasta, czy inne rozwiązanie? Co wy, majstry, lubicie stosować? Ja jadę na pakule. Obskrobane gwinciki, śrubuneczek z uszczeleczką i jak na razie wszystko jest cacito. Co wy polecacie? No i jeszcze tutaj ten podgrzewacz trzeba wziąć, owinąć później. No i weźmiemy taki klucz i dokręcimy. Tu mamy do porównania. Jest dosyć jest na owinięte pakuły. Pasty odpowiednio i tutaj tak samo. Nic się nie powinno wydarzyć. Powinno być wszystko cacuś, dancuś. Nawet weźmiemy kluczyk i dokręcimy sobie to, żeby była baja. I zobaczymy, czy tutaj się coś wydarzy, czy się nic nie wydarzy. Może będziemy mieli pecha i się pościąga. Ale niestety, na pierwszy rzut oka jest wszystko dobrze zrobione, więc nie ma prawa nic się wydarzyć. Tak jak widzicie, nic się nie ściąga. Dobrze nawinięta pakuła w odpowiednią stronę robi robotę. I co teraz, moi drodzy, filtr magnetyczny. Jeden z elementów każdej układanki. Jeżeli czegoś takiego nie masz u siebie w układzie, to niestety, ale masz problem. To powie ci praktycznie każdy monter pomp ciepła, hydraulik, każda osoba z doświadczeniem. Dlaczego stosujemy filtr magnetyczny? Po to, aby nie zapychać wymiennika różnego rodzaju syfami. Tak samo filtr siatkowy. Jeżeli zastosujemy ten filtr siatkowy na powrocie przed filtrem magnetycznym, to w tym momencie większe drobinki, które są w układzie, a są, uwierzcie mi, zatrzymają się na filtrze, a filtr magnetyczny weźmie i zrobi resztę roboty. Wszystkie różnego rodzaju metale, które znajdują się w wodzie, w układzie, cokolwiek, po jakiejś tam pracy. Jeżeli to będzie glikol, to wiadomo, że to będzie wypłukiwać, plus do tego inhibitor korozji, to tak samo będzie wszystko wypłukiwać. Wszystko będzie się na początku osadzać na filtrze skośnym, siatkowym, a później, moi drodzy, na filtrze magnetycznym. Dlaczego mamy aż 3 zawory? No, gdyby to był taki, można powiedzieć, bardziej przemyślany system, to mógłby być na przykład zamiast tego zaworu, mógłby być zawór z filtrem siatkowym i filtr magnetyczny. Ale większość powie, to jest niepotrzebne, to są dodatkowe koszty. No ale ja powiem tak, no jeżeli chcemy zabrudzić, zanieczyszczyć sobie wymiennik, no to nie stosujmy w ogóle tego wszystkiego. To się stosuje tylko po to, aby nasz układ był coraz czystszy, żeby wypłukiwać wszelkiego różnego rodzaju elementy, różnego rodzaju obiekty, które znajdują się w naszym po prostu układzie, których nie chcemy. My nie chcemy, żeby one tam były, dlatego staramy się je po prostu kasować. A kasować to znaczy wyłapać, wychwycić, wyciągnąć z układu już. Jak oglądaliście sobie nieraz jakieś filmiki na YouTubie, to widzieliście, jak ktoś otwierał, tam załóżmy, filtr magnetyczny, tam taki wielki stożek był zawalony dosłownie całym syfem. No to pomyślcie sobie, że połowa i tak została przepuszczona. Jak ktoś nie miał filtra skośnego, no to się nie zatrzymało. I dlatego warto zastosować filtr skośny, nawet na powrocie, nawet na tym, no cokolwiek, no bo żeby to tak nie krążyło, jesteśmy w stanie coś tam wyłapać tego wszystkiego. Wiadomo, że tutaj nie ma aż takich drobnych oczek, chociaż gdybyśmy zastosowali inny filtr,
ale byśmy musieli mieć większy, zamiast calowy, dwucalowy by musiał być, albo cali jedna druga, jedna czwarta, z tego względu, że przepływy by były troszeczkę zmniejszone, bo są, załóżmy, do gazu, gdzie są znacznie drobniejsze jest siteczko i też można tam pewne rzeczy pokombinować, ale z mojego tutaj punktu widzenia to, co tu jest zrobione, jak wykonane, to w tym momencie jest spoko. Najważniejsze przy filtrze magnetycznym to, żeby tak określić, w którą stronę płynie woda. Przy filtrze skośnym, siatkowym, w którą stronę płynie woda. Kierunek taki, który będzie po prostu pozwalał nam spuszczenie, wyciągnięcie całego tego tu siteczka. To jest bardzo proste. Nieraz było na filmach pokazywane, jak na przykład czyszczą panowie filtry skośne. I co robią? Biorą i tylko po prostu to otwierają. O, trochę muszę tutaj siły użyć. O, proszę bardzo. Mamy tam jakąś uszczeleczkę. I taki nie za gruby, nie za cienki. Wiadomo, że do gazu są jeszcze drobniejsze, ale taki w zupełności wystarczy. I moi drodzy, to chroni naszą instalację, naszą pompę ciepła przed uszkodzeniami. No to oczywiście jeszcze nie skończone, ale spoko. Teraz trzeba tylko to dobrze dokręcić. Jest spoko loko. Już moi drodzy, mieliśmy filtr magnetyczny, filtr skośny, siatkowy. Teraz przejść trzeba do kolejnego etapu, czyli cyrkulacja, która występuje akurat w tej tu instalacji. Pokażę Wam taki prosty przykład, jak to można złożyć. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu zawsze to jest jakaś wiedza, tak? Coś tam dla każdego, kto by składał, może sobie coś dodać, zmodyfikować. Powiem dlaczego, co i jak. Dlatego przyda się Wam ta informacja. Dlatego posłuchajcie, co mam Wam tu do powiedzenia. To mamy taką pompkę Wilo, która służy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Wiadomo, jak ktoś ma doprowadzoną cyrkulację, można zrobić to na zaworze mieszającym, ale to aż tak do końca wtedy nie działa, bo troszeczkę tej wody i tak czy siak nam spłynie. Aby to wszystko miało ręce i nogi, prawda? Żeby ta cyrkulacja działała prawidłowo, czyli na zasilaniu, czyli jak będzie nam ciągnąć w stronę zbiornika, czyli będzie ściągać nam tą ciepłą, która będzie ciepła wychodzić tutaj z tego krótca, bo tu jest zimna, tu jest ciepła, to w tym momencie pompka będzie wpychać tutaj za pośrednictwem tego peksa tą chłodną wodę do zbiornika, a będzie ściągać sobie, bo tam jest odpowiednio zrobione, ustawione. I dajemy strzałeczkę w kierunku. Pompka tak samo ma swój kierunek, czyli strzałeczka musi być. Często cwaniaczki robią coś takiego, że no, odwracają i wkurzają. Czasami się zdarzy, dlatego trzeba sprawdzić. Zawór zwrotny też trzeba tutaj ustawić odpowiednio. Nie będzie tego widać, ale może, o, jest strzałeczka. Zawór zwrotny też, zawór odcinający. Z tej strony nie daje zaworu, z tego względu, że mamy wyprowadzony tu w tym miejscu. Nie ma sensu dublowania zaworów, bo to jest w ogóle paranoja w tym momencie. Tam wkręcę sobie jedną, drugą na PP25, ewentualnie na 20. Zobaczymy, bardziej na 20 zrobimy, to wtedy będzie jedna, druga z gwintem zewnętrznym. Tu muszę sprawdzić, czy przypadkiem głowicy nie muszę obrócić specyfikacji. No i taka pompeczka do cyrkulacji musi być zaprogramowana, bo teraz zaczynają się schody. Nie wiem, czy wszyscy użytkownicy wiedzą, ale chyba nie wiedzą, bo czasami mówią pewne osoby, a zimna woda mi się robi, w ogóle pompa często się musi uruchomić i w ogóle wszystko jest takie, jak było mówione, że to miało być tanio, ekonomicznie, a okazuje się, że tej wody ciepłej nie ma. No dobrze, w pewnym momencie, gdy osoby zaczynają mówić w taki sposób, ja zadaję takie proste pytanie, które było powielane tu z niejednym hydraulikiem, z którym rozmawiałem, który powiedział prosto otwarcie. Cyrkulacja wody użytkowej powoduje wychładzanie
wody w zbiorniku wody użytkowej. No niestety, ale tak to wszystko wygląda. To jest coś fajnego, dlatego pompa ciepła dobrze jak ma funkcję uruchamianie na żądanie. Czyli załóżmy, idziemy sobie do kibelka, odpalamy sobie aplikację, cyk i mamy ciepłą wodę już po otwarciu. Nie musimy czekać, tam troszeczkę nam zleci, jak wszystko jest dobrze zrobione w Twojej instalacji, to troszeczkę Ci tej takiej chłodniejszej, a potem masz taką super fajną, ciepłą od razu wodę. Zimna to jest zimna, ciepła to jest ciepła i nie marnujesz wody. Tak? Na takiej zasadzie to działa. Ale jeżeli cyrkulacja jest na stopu uruchomiona, to ona zżera tą energię, która została wytworzona, przetworzona przez pompę ciepła do zagrzania. Czyli Twoje pieniądze idą w dupę. Jeszcze jak masz duże odcinki, dalekie, to pomyśl sobie, że masz 200-300 litrów i ileś metrów to idzie, masz słabą izolację pod tą cyrkulację, no i niestety tracisz energię, wytraca się energia. Jeszcze jak masz dużo jakichś, nie wiem, odbiorów, źródeł, gdzie będzie to zasilane, jakieś, nie wiem, kranów z 10-15, jakieś łazienki, no to niestety to jest już w tym momencie Twój problem, tak? Dobra izolacja, przemyślenie, czy to ma sens, żeby to było uruchomione. Jak Cię stać na to, żeby płacić za cyrkulację, żeby non stop działała, że przychodzisz i Ciebie nie interesuje, to ma być na żądanie, to ma być. Twoja sprawa. Ja wolałbym tak, jak w tej pompie tutaj jest, i w większości pompa cyrkulacyjna na żądanie. Czyli załóżmy godzina 7, od 6 załóżmy do 8, ustawiamy sobie parametr, mamy cyrkulację wody. Później załóżmy przychodzimy od godziny, załóżmy 15 do 20, mamy cyrkulację, ewentualnie 22, a potem już nie mamy cyrkulacji. Takie rzeczy możemy zaprogramować w większości pomp, jeżeli chodzi o cyrkulację, i wtedy mamy święty spokój. Zbiornik wody użytkowej nie wychłodzi się, znaczy on i tak się nie wychłodzi, bo pompa ciepła będzie pracować. Jak będzie zbijany, no to pompa ciepła będzie, czyli błędne koło będzie, tak. Ale podpytajcie się takich wiecie, takich mądrzejszych hydraulików, to Wam powiedzą. Woda, która krąży, no niestety, ale jeżeli ona ma kiepską izolację tych rur, no to ona się chłodzi. Wprowadzasz chłodną wodę do tutaj, do zbiornika, tak? Dlatego też jest właśnie filtr dany, że jeżeli coś tam w wodzie Twojej były jakieś tam zabrudzenia, bo czasami się zdarza, różne rzeczy tam się znajdują w nich z tych, dlatego stosuje się te wszystkie zawory, wszystkie, żeby odciąć jakoś to, żeby miało sens ręce i nóżki. No to mam nadzieję, że wiecie troszeczkę coś o tej cyrkulacji. Cyrkulacja Wam się przyda. Może będziecie montować, może nie będziecie montować, to już od Was zależy. Ale coś zawsze ciekawego. A tutaj tak widzicie, rureczki już idą. Tu już jest, pewne rzeczy są powyklejane. No i biorę się teraz za kolejne takie etapy. Czyli jak już mamy cyrkulację, mamy filtr, no to teraz za pompkę trzeba będzie się wziąć. Ale jeszcze na wodzie, na zasilaniu wody zimnej, trzeba będzie dołożyć jeszcze jeden zawór, zawór zwrotny i filtr siatkowy. Jeszcze muszę sprawdzić, czy ten filtr musi być, czy nie musi być, ale w większości przypadków wystarczy, że będzie zawór zwrotny i zawory odcinające. No, więc musi być. A zawory zwrotne wiecie, po co się stosuje, a jak nie, to się trzeba doedukować, żeby nie było. Jest super, nie? Dlatego kleimy sobie dalej. No i czasami problem, który powstaje, o którym to niektórzy wiedzą, nie wiedzą, to przy pompie. Przy pompie zawsze dajemy coś takiego, że mamy zawór odcinający z przodu, zawór zwrotny, kierunek do bufora, bo bardzo dużo instalacji wykonuje się w taki sposób, że swobodnie z bufora jest zaciągana, czyli nie ma jakiegoś dużego płynięcia, to z tego względu, że to pracuje non-stop. Non-stop ściąga już, więc lepiej jak czasami wolniej po prostu jest ciągnięta woda, aniżeli pchana na maksa i nie wiadomo jak. Dzięki temu, jak są dwie czujki w domu, w jakimś takim dogodnym miejscu, to ta temperatura jest taka optymalna ustawiana, tak? Więc to jest bardzo ważne. Przed pompą zawsze stosuje się filtr skośny. Trzeba pamiętać o tym, żeby było dogodne jakieś to miejsce do wyczyszczenia, żeby nic się nie wydarzyło. No i musi być tak samo odcięcie. Odcięcie zrobiliśmy tu w tym miejscu, że w tym momencie odcinamy sobie całą instalację, bufor. Bufor, jednostka plus pompa, co jest na zewnątrz. Jest wszystko takie
Można odciąć, można sprawdzić, można wymienić i już. Więc to jest taka podstawa przy wykonywaniu jakiejkolwiek instalacji hydraulicznych, żeby była taka jasna, jasny taki przekaz, że odcinam instalację sobie, prawda? Zasilanie, powrót i w tym momencie nie spływa mi czynnik z układu. Dajemy odpowietrzniki, żeby cała instalacja mogła się odpowietrzać swobodnie. Tu zresztą i tak jest tak, tu Wam kiedyś tam opowiem w jakimś tam, nie wiem, na privie, jak to się mówi, co i jak. I to są takie podstawy podstaw w ogóle przy tym. Wiadomo, że hydraulika ma to do siebie, że ona non stop ewoluuje, non stop się wszystko zmienia, non stop idzie wszystko do przodu. Ale to są takie podstawy. Jeżeli na przykład dałbym na zasilaniu, bo też mogę dać pompkę na zasilaniu, to wtedy na dole filtr. Filtr tu, filtr tu. Musi być po prostu tak, żeby do bufora syf nie leciał. I tak wiadomo, że tego syfu jakiegoś tam z czasu naleci, tak? Czujkę trzeba też wstawić jeszcze do jednostki. Czyli tak, mieliście o filtrze magnetycznym, mieliście o cyrkulacji, mieliście o pompce zasilającej na powrocie, czyli ściągająca z układu. Teraz tutaj taki świat tego wszystkiego. Zobaczcie, jak to fajnie równo nam wyszło. I teraz tak, można by było to wszystko odwrócić i dać tutaj, ale problem by był taki, że tu i cokolwiek by się wydarzyło, cokolwiek by cięcia, no to jest problem w tym momencie, żeby coś tam zrobić więcej. Kolega się tu nie pokończył robienia tego wszystkiego jeszcze tutaj na cyrkulacji. Tu cyrkulacja jest naprawdę śmiechu warta czasami, ale no niestety tak są powykonywane to wszystko. A otuliny są, wszystko jest. Odpowietrzniki są na zasilaniu, na powrocie, przy jednostce z buforem, z jednostką zewnętrzną, na jednostce zewnętrznej tak samo, na zasilaniu jest. I to tak, moi drodzy, wygląda. Bardzo dużo zaworów. Tutaj na przykład mamy zaworek do napełniania czynnika, czyli glikol będziemy tutaj wstrzeliwać. I tu też jest ważne tak, że tu mamy do odcięcia i tu mamy do odcięcia, więc nie musimy tutaj sobie już dublować, więc to jest też bardzo ważne, żeby to było tak, że jak budujemy jakąkolwiek instalację, to żeby można było odciąć to, co ma klient, naprawić to, co jest u nas, załóżmy coś źle wykonane, albo źle zrobione, albo jakiś problem jest, na przykład bufor wyciągnąć, jednostką wyjechać i mamy wtedy cacyk lancuś. Tutaj też były jakieś dziury, to wzięliśmy szpachle, porobiliśmy. Tam jeszcze trzeba coś dorobić. Tutaj jakieś takie harmonikowe wykorzystaliśmy, żeby to jakoś ładnie było. No jest tego trochę. Jeszcze została elektryka do zrobienia. Jak, moi drodzy, będzie, tak będzie. Tu postaraliśmy się zrobić wszystko tak, jak trzeba. Zgodnie z wytycznymi, syfony wszystkie zostały poopowietrzane, odpowietrzniki zostały pododawane. No, roboty bardzo dużo. 2,5 dnia. Tak naprawdę bite spokojnie, nawet 3 dni, gdzie kolega się też tam uczy, ja też się uczę, ja też nie jestem mindset i w ogóle, ale wystarczy mi tak naprawdę kilka samodzielnych montaży większości tematów. Ja jestem w stanie ogarnąć to, różnego rodzaju zawory, elektrozawory. Wystarczy, że z kimś to zrobię, ewentualnie obczaję sobie, zakupię, zrobię, jestem w stanie to zrobić, czy sam, czy z kimś. Ale zawsze lepiej jak z kimś, bo wtedy możemy się podzielić wiedzą, zawsze jakimiś tam spostrzeżeniami i to jest takie właśnie super dobre, tak? No zresztą znacie mnie trochę, że z fotowoltaiką bardzo dużo postarałem się Wam pomóc w tym wszystkim, dlatego ja się uczę ciągle, tak? Staram się robić, czy będę to robić tu, czy tam, czy gdziekolwiek. Co mogę Wam powiedzieć? Różne oferty płyną od różnych ludzi. Z zagranicy, z Austrii, z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, co mnie w ogóle zdziwiło, że tam w ogóle jakieś filmy jakieś tam gdzieś docierają, nawet z Ukrainy, tak samo, z Czech, no kurczę, no dużo ludzi pisze, ale ja Wam powiem tak, ja sobie rozmyślam pewne rzeczy, ale mam pewne takie sprawy, o których nie powiem i nie zamierzam na razie się wypowiadać. Kiedyś Wam opowiem, może na jakimś takim prywatnej części, tam gdzie jest jakieś, nie wiem, ale jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli filmik Wam się, moi drodzy, spodobał z tym, co tutaj zobaczyliście, jeszcze może pokażę Wam tutaj, jak napełniamy ten czynnik,
Będziemy go wbijać, to pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarze, wypowiadajcie się. Pomagajmy sobie, bądźmy mili, uprzejmi, bo to szacunek zawsze buduje nas jako ludzi. Więc to jest bardzo ważne, aby być po prostu takim dobrym człowiekiem w stosunku jeden do drugiego. Trzymajcie się, do następnego odcinka z pompami ciepła i hydrauliką. Hej! Widać jak ładnie cofa się woda. Wjeżdżamy i zakręcamy. Tu ewentualnie możemy. Tu zapomniałem dokręcić śrubunku. A, dlatego na początek zakręcam klienta i napełniam cały tutaj układ, a później się bawimy z resztą. No i tak jak widać i słychać, siusiu robi, siusiu robi. Pompa robi siusiu, pompa robi siusiu. Do żwirku, jak kotek i piesek. No. I spoczko, działa. O, całkiem nieźle. To wszystko tu idzie. Jak troszeczkę tych litrów ma do podgrzania, to jest całkiem fajnie. Najważniejsze, że tu mamy spoko i tu mamy spoko.